dzisiaj w naszej szkole odwiedzili nas wymiennicy z Niemiec, szkoły w Oldendorfie. I gotowaliśmy w kuchni. Potem nasi uczniowie z naszej szkoły przedstawili przedstawienie pod tytułem Shrek. A teraz lepimy z gliny. Zajęcie ceramiczne. Zrobimy rybki, które potem w czerwcu przywieziemy do Oldendorfu do szkoły. Przedział wiekowy uczniów jest od 13 do 16 lat. Ma 16 lat i ma na imię Carmen, siedzi tam i lepi. Co jeszcze mogę powiedzieć? Co robicie w wolnym czasie? W wolnym czasie spotykamy się z innymi wymiennikami. Czy dodatkowo gdzieś na przykład w swojej miejscowości? Tak, chodzimy na pizzę albo gramy w piłkę nożną, aktywnie. Aktywnie? W jakiej miejscowości? Leśniewo. Leśniewo? Tak. Also, das sind Quarkbällchen und zwei Tabletten mit Äpfeln gefüllt und eins ohne. Uczniowie przygotowali 3 tace ciasta, 2 tace mają wypełnienie z jabłkiem i 1 taca z serem. Deser został przygotowany na 3 warstwy. Pierwsza warstwa to bezy, druga warstwa to jest krem, który został zrobiony z jogurtu greckiego i śmietany, 30%, a ostatnia warstwa to są maliny. Es wurde schichtweise gemacht aus Himbeeren und Quarkcreme und Pizza. Bezas. Ja. Mütchen, den Tag. Wahrscheinlich.